chcielibyśmy sprawdzić, jak te podstawowe formy kreatyny, typu monohydrat kreatyny, jak ich stabilność i biodostępność w przewodzie pokarmowym mają się do tych bardziej złożonych, kompleksowych produktów, jakim jest na przykład kreatynin splow. Układ, w którym badaliśmy kreatynę, składał się z trzech odcinków: żołądka, dwunastnicy i jelita cienkiego. To są tych odcinków, które są kluczowe dla wchłaniania i stabilności kreatyny. Badanie przebiegało w ten sposób, że w określonym punkcie czasowym podaliśmy kreatynę do żołądka oraz wszystkie niezbędne składniki pokarmowe wraz z matrycą pokarmową, czyli pożywieniem. I przez określony czas, co 20 minut, wybieraliśmy próbki z kolejnych odcinków przewodu pokarmowego, określając proporcje pomiędzy aktywnymi składnikami naszego produktu. To pozwoliło nam określić, jak stabilna jest i jakim przemianom ulega kreatyna i jej formy w przewodzie pokarmowym. No to przede wszystkim takie, że tego produktu przy równoważnych dawkach, powiedzmy 3 gramów kreatyny, tak jak myśmy badali, potencjalna efektywność wykorzystania kreatyny z kreatynin splow jest dużo większa. Czyli mniej tego produktu idzie na straty. Czyli mniej musimy go stosować, żeby osiągnąć ten sam efekt fizjologiczny spodziewany przy monohydracie kreatyny, z którego znaczne ilości degradują w trakcie przebywania w różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Tak, monohydrat kreatyny jest tańszy, ale to właśnie wynika z jego większej niestabilności, z tego, że faktycznie do organizmu dociera mniej. Creatine Explode, produkty tego typu, są droższe, ale to wynika z tego, że te formy są bardziej zaawansowane chemicznie, droższe, ale bardziej stabilne i lepiej wykorzystywane przez organizm.